Witam wszystkich w kolejnym filmie na kanale Polish Fitness Freak. Dzisiaj następny odcinek z cyklu Szybko i na temat. Aby tego nie przedłużać, lecimy od razu. Pierwsze pytanie, Ireneusz Wesołek. Biorę wodę na siłownię i wrzucam jedną tabletkę witamin plus z Biedronki. Jedna tabletka zawiera 6,3 kcal. To dobre rozwiązanie, zawsze smakowo lepiej wychodzi. Wiesz co, no może być, tak? Ja osobiście nie jestem zwolennikiem takich rzeczy. Oczywiście to, jeżeli jesteś tam nie na jakiejś ostrej redukcji, gdzie masz zaplanowany każdy dosłownie szczegół, to takie coś może być. Jeżeli byś na przykład robił to cały czas, przepraszam, cały czas, że powiedzmy codziennie używasz tego, to nawet na redukcji to nie powinno mieć wpływu, bo wtedy to nie wpływa na twój bilans dzienny, ponieważ robisz to cały czas. Więc jeżeli ci pasuje, nie widzę problemu. Dalej. Madafaka. Jeśli liczę dokładnie makro na redukcji, to czy wliczać białko z BCA, którym się suplementuje? No i podobna zasada, ja nigdy tego nie wliczałem, tym bardziej, że jeżeli stosujesz BCA cały czas, to nie ma wpływu, to jest tak jakbyś go nie stosował, jeżeli chodzi o względy makro i całego bilansu, dlatego że no, to ci się w sumie nie zmienia, tak? Więc ja osobiście uważam, że nie ma sensu takich rzeczy wliczać i sobie zawracać tym głowy i na siłę utrudniać życia. Dalej, DJ Kaczor. Siema, mam pytanie, jak poradzić sobie z nadmiarem skóry na brzuchu. Jestem ekto, mały body fat, a duża skóra na brzuchu. Kiedyś byłem grubszy, pozdro. Wiesz co, no niestety muszę cię zmartwić, ale jeżeli ta skóra ci się nie wchłonęła, to ludzie z tym problemem po prostu no, muszą się poddać operacji najczęściej i tą skórę po prostu wyciąć, bo jeżeli naprawdę byłeś otyły i szybko zrzuciłeś wagę, to wtedy to może po prostu pozostać i trzeba to usunąć operacyjnie. Dalej, Zysmeister. Uważasz, że 10 całych jajek dziennie to przesada? Nie. Ja na dzień dzisiejszy sam jem 8 całych dziennie i wszystko jest w porządku. Drugie pytanie od Ciebie. Dlaczego wszyscy to tak jadą po pszenicy? I już nie chodzi tu o wypieki z dodatkami, tylko o zwykłe, nieprzetworzone zboże. Dlatego, że pszenica zawiera gluten. Część osób jest na gluten uczulona. Wiele osób glutenu jeść nie chce. A są też osoby, które uważają, że po prostu gluten trzyma wodę podskórną i jest no, po prostu najzwyczajniej w świecie niezdrowy w dużych ilościach, ogólnie rzecz ujmując, tak? Dlatego no, to jest główny powód, dla którego ludzie nie chcą mieć pszenicy. Poza tym pszenica jest ziarnem najbardziej powszechnym, co powoduje, że jest najbardziej modyfikowana genetycznie, najbardziej przetworzona. Dalej, masz bekę, to odważ się żyć. Witam, moje pytanie brzmi, jakie ćwiczenia polecasz na biceps u osoby początkującej? Według mnie podstawowym ćwiczeniem to jest uginanie ze sztangą i ewentualnie uginanie później z hantelkami. Można do tego dołączyć jeszcze jakieś uginania na wyciągu z linką, tak? Czy to używając liny, czy też uchwytu, nie ma to większego znaczenia. Główne ćwiczenie na pewno unoszenie sztangi. Drugie pytanie od Ciebie. Czy spory nadmiar tłuszczu w diecie na masę może mi zaszkodzić? Oczywiście, że tak. Tak samo jak spory nadmiar węglowodanów w diecie może Ci zaszkodzić. Wszystko w nadmiarze może zaszkodzić. Ale no, to jest kwestia tego, jak masz ułożony bilans. Bo jeżeli bilans jest ułożony kaloryczny w miarę, że nie tyjesz jakoś ostro, hardkorowo, no to wtedy po prostu to jest kwestia indywidualna. Tak? Jedni lepiej reagują na tłuszcze, inni na węgle. Więc najlepiej, jeżeli chcesz to sprawdzić, zrób sobie badania krwi przed takim wejściem na takie tłuszcze i później po wejściu na takie tłuszcze, na przykład po 2 miesiącach, i wtedy będziesz wiedział, jak twój organizm reaguje. Proponuję zrobić badanie krwi, do tego jeszcze ewentualnie próby wątrobowe i powinieneś wszystko wiedzieć. Dalej, Błażej Nowak. Czy na redukcji można przed treningiem spożyć kreatynę, a po treningu białko? Jasne, że tak. Dalej, ADL17. Elo, mam takie pytanko. Jakie witaminy i jakie firmy polecasz na masie i czy nie będzie problemu z kupieniem ich w aptece? Dzięki, pozdro. Ja osobiście, jeżeli mam polecać jakieś witaminy, to są albo witaminy według mnie najlepsze na rynku, czyli Orange Triad z Controlled Labs, ewentualnie Adam z No Foods. To są najlepsze witaminy według mnie. Oczywiście też witaminy z MP są spoko, czyli z My Protein. Są ok, ja na nich dobrze reagowałem i wydaje mi się, że dawki, jakie są w nich zawarte, są spoko na masę, wystarczające, a ja osobiście nie używam i nie uważam, żeby witaminy z apteki były dobrym rozwiązaniem dla osoby prowadzącej aktywny tryb życia, bo one mają bardzo małe stężenia.
Dalej, Bugis O. Czy masz info na temat cen w złotówkach na polskiej stronie MyProtein? Wiesz co, no ja im truję o tą głowę cały czas. Oni sami dokładnie nie wiedzą. Tam mają jakieś problemy, nie wiem, czy natury technicznej, czy jakiejś prawnej, nie mam pojęcia. W każdym bądź razie, no wiedzą, że taki problem istnieje i na pewno to będzie zmienione. No ja, pierwsza wersja była, że będzie po nowym roku. Teraz słyszę, że może za 2 miesiące, tak? No, nie zanosi się, żeby to było, powiedzmy, no, w przeciągu 2-3 tygodni, ale no, na pewno kiedyś nastąpi. Sam na to czekam. Dalej. Kamil Pantlinowski. Witaj, friku. Dziś zakupiłem słodzik sukralos. Napisane jest, że ma 0 kalorii, ale gdy spojrzysz na makroskładniki, w 100 gramach to ma 99,6 węglowodanów. O co tutaj chodzi? Wiesz co, to po prostu chodzi o... Teraz nie pamiętam tej nazwy, ale są po prostu węgle, które są totalnie wydalane i no, są jak gdyby tylko takimi przekaźnikami. Często większość słodzików ma coś takiego, nawet większość stevii, jak sobie posprawdzasz w składach, to właśnie mają powiedzmy 99 gramów węgli na 100, ale kalorii mają 0. Więc tymi węglami się nie przejmuj, tylko przejmuj się po prostu tymi kaloriami i tyle. Dalej. Dozamet 8,9. Czemu niektóre produkty mają większą kaloryczność niż wynika to z makroskładników w nich zawartych? Na przykład produkt o podanym makro 10 gramów białka, 70 gramów węgli, 10 gramów tłuszczu powinien mieć 410 kalorii, a na opakowaniu jest napisane, że ma 435. Jak to wtedy wliczać i jaka jest prawdziwa kaloryczność produktu? Ja dlatego nie liczę kalorii, ja liczę po prostu makro, tak? Producent mógł najwyraźniej w świecie, najprostszym rozwiązaniem jest to, że po prostu pomylili się w druku. Masz 10 gramów białka, 70 gramów węgli, 10 gramów tłuszczu. 10 gramów tłuszczu, każdy z gramów ma 9 kalorii. Tak samo z białka i z węgli mają po 4 i tego się trzymaj. To sobie licz i nie patrz tak ślepo na to, co tam napisał producent. Masz tyle węgli, tyle białka, tyle tłuszczu, to liczysz, przeliczasz i tyle. Dalej, KSKR. Jaki rozkład makroskładników dla mężczyzny na redukcji, który nie trenuje? A wiesz co, no ciężko tutaj coś powiedzieć, bo jeżeli nie trenujesz, to tak naprawdę to nie ma większego znaczenia. Byle żebyś miał ujemny bilans i będzie dobrze, tak? Białka dużo nie potrzebujesz, bo nie trenujesz. Węgli też nie. Tłuszczy też nie. Bardziej bym się tutaj skupił nad kaloryką, więc powiedzmy, no jeżeli już mam jakoś odpowiadać, no to dałbym na to 20% z białek, 40% powiedzmy z węgli i 40% z tłuszczy. Ale no to będą małe ilości i tak, bo powinieneś nie ćwicząc jeść dużo mniej niż osoba ćwicząca. Dalej, XX Lukej. Pierwsze pytanie. Jak to jest możliwe, że w czasach Arnolda ogromna większość się robiła w super sylwetki na wysokich tłuszczach i było ok, a w dzisiejszych czasach większość męskiej sylwetki robi również świetne formy, ale na bardzo wysokich węglach. Słuchaj, to jest bardzo proste, no bo są diety i tłuszczowe, i węglowodanowe. Każdy zrobi formę i na węglach, i na tłuszczach. Pytanie, na której zrobi lepszą. Ja osobiście uważam, że po prostu w czasach Arnolda oni się bali węgli. Zresztą sami o tym mówią, tak? Bali się węgli, że od węgli się tyje, dlatego ich nie jedli. A nawet Samir Banut sam wspominał w jednym z wywiadów, sam się z tego śmiał, że właśnie kiedy on jeszcze startował, wszyscy się bali węgli, a to był największy błąd, bo węgle są najważniejsze w tym wszystkim, bo one dają ci energię, one dają ci pełność mięśnia. Więc wydaje mi się, że Frank Zane czy na przykład Arnold, przy ilościach towaru, na jakich byli, gdyby jedli węgle, a nie takie wysokie tłuszcze, to wyglądaliby dużo lepiej. Ale po prostu była to z ich strony w ówczesnym czasie niewiedza, bo musimy zdać sobie sprawę z tego, że oni byli prekursorami i oni po prostu odkrywali szlaki, przecierali i tak to wygląda według mnie. Drugie pytanie od ciebie, czysto teoretycznie. Gdybyś w tym momencie przeniósł się w czasie i zaczął trenować z Arnoldem i jego kumplami, czy zmieniłbyś swoje podejście do diety? No bo dla nich byłbyś freak. Pozdro. Wiesz co, no w sumie ten kanał się nazywa Polish Fitness Freak, więc ja bym na pewno nie zmienił swojego podejścia do diety i wydaje mi się, że część z chłopaków bym przekonał do tego, że wysokie węgle są dużo lepszym rozwiązaniem niż wysokie tłuszcze. Przynajmniej dla osób z tendencjami takimi jak ja. Dalej, Piskusa. Siema, które BCAA polecasz z MyProtein i jak najlepiej stosować suplementację glutaminą i BCAA na redukcji? Dzięki, pozdro. Odnośnie glutaminy i BCAA chyba nawet w ostatnim materiale było mówione. BCAA możesz brać na czczo, później możesz brać zaraz
przed treningiem, po treningu. Glutaminę rano, nadczo, po treningu i na noc najlepiej będzie. I które by trzeba z My Protein? Każde. Byle, żeby było w prochu, bo jest bardziej opłacalne. Więc kwestia po prostu Twojego portfela, który lepszy. Dalej. Passion. Zająć się najpierw miską, żeby wrócić do normalności, czy dokładać, mogę też wysiłek fizyczny, bo też miałem przerwę. Czy dolać jakąkolwiek siłkę i zająć się żarciem, i potem dopiero powoli na siłkę, jak radzisz? Ja osobiście uważam, że siłownia jest mega istotna, jest bardzo ważnym aspektem tego wszystkiego. Ja to pytanie tutaj skróciłem, bo ty opisałeś swoją historię w nim trochę i wiem, o czym ty mówisz, ale no, pytanie jest twoje, więc nie będę się tutaj na nim rozwadniał. Z siłowym. Rób trening siłowy, ale bardzo powoli, bardzo delikatnie. Zobacz, jak reagujesz, czy masz siłę. To też ci pomoże szybciej się rozkręcić, więc na pewno trenuj i jedz. Dalej. Remix Przemo. Czy twoim zdaniem efedryna i jocha powinny być legalne? Tak, moim zdaniem efedryna i jocha powinny być legalne, tak samo jak wszystkie sterydy też powinny być legalne. Dalej, Play with Nikos. Można używać w diecie oliwę rafinowaną dodaną do posiłku? Jeśli nie, to dlaczego i czym się różni oliwa rafinowana od tej z pierwszego tłuczenia? Bo w internecie jedyne, co znalazłem, to, że różni się jakością. Dobra, rafinowaną, jeżeli już chcesz używać, to ja bym używał tylko do smażenia, bo do tego się nadaje. Dlaczego się jej nie poleca? Dlatego, że ona traci, nie ma takich wartości odżywczych, tak? Tak jak tu jest napisane, że różni się jakością. Po prostu nie ma tych wszystkich związków, tych wszystkich witamin, które powodują, że ona jest taka zdrowa. Ale do smażenia się jak najbardziej nadaje, bo podczas obróbki termicznej z normalnej oliwy i tak te wartości w większości są po prostu rozpieprzane, więc tak to wygląda. Jeżeli chcesz dodawać do posiłku na zasadzie polania na sałatkę, proponowałbym ci z pierwszego tłoczenia. Jeżeli używasz do smażenia, no to używaj rafinowanej. Będzie to tańsza, lepsza opcja, przez to, że tańsza. Dalej, Wolfstrong. Co jaki czas robić badania typu krew, mocz, EKG? A wiesz co, ja bym robił tak. Krew bym sobie badał i mocz mniej więcej co 3-4 miesiące. A EKG robił tam nawet i raz na rok. To w zupełności wystarczy, bo jeżeli coś będzie zalążek czegoś, co się ma dziać, no to oni to wykryją. To nie jest tak, że z dnia na dzień coś ci się dzieje. Dalej, skrzypuł. Po rozgrzaniu rotatora barku hantlem odczuwam ból w jednym barku przez cały trening i podczas rozgrzewania. Jak myślisz, jaka może być przyczyna? Zostawić to tak po prostu i omijać taką rozgrzewkę, czy może udać się do lekarza? Od razu odpowiadam na drugą część. Oczywiście, że idź do lekarza, najlepiej zrób sobie jakieś USG, dlatego że według mnie, jeżeli mówisz, że odczuwasz ból w jednym z barków przy rozgrzewce, jak robisz to hantlem, to najzwyczajniej w świecie wydaje mi się, że masz jakąś patologiczną zmianę w rotatorze. Może go kiedyś naderwałeś, nawet o tym nie wiesz, może coś tam masz nie tak i najlepiej iść po prostu i to zbadaj. Nie rób tego na czuja, bo na czuja możesz sobie to tylko pogorszyć. Albo to zaleczyć, a później ci wróci jako dużo poważniejsza kontuzja. Więc ja uważam, że masz coś po prostu z rotatorem, ale żeby to sprawdzić dokładnie, idź do lekarza, który zrobi ci USG i będziesz wiedział dokładnie, co z nim jest. Albo może ci zrobią jakiś rezonans, czy jakąś tomografię na ten bark i wtedy zobaczysz. Dalej, Zysmeister. Optymalna ilość błonnika dla przeciętnego człowieka? Wiesz co? Dla przeciętnego człowieka około 20-30 gramów dziennie spoko. Dla osoby ćwiczącej, trzymającej dietę ostro i liczącą makrosy, to ja bym proponował na każde 100 gramów węgli 10 gramów błonnika. To jest według mnie taka optymalna opcja. Dalej, E27, E21. Pierwsze pytanie od Ciebie. Ile gramów glutaminy sugerujesz? Waga 83 kg. Wiesz co, jak ważysz 83 kg, no to z 30 gramów glutaminy dziennie powinno tam wystarczyć, tak mi się wydaje. Drugie, czy podczas rocznego okresu stosunkowo powolnej masy sugerowałbyś wprowadzanie okresu typowo podbudowanie siły? Jeśli tak, to jaki rodzaj treningu w tym celu byś zastosował? Oczywiście, żebym proponował taki okres. I jaki rodzaj? 5 razy 5 trening jest bardzo spoko dla takiej osoby. Dalej, trzecie pytanie od Ciebie. Ćwiczę 5 razy w tygodniu. Trening mam podzielony na klatka, brzuch, plecy, później barki, triceps, biceps i nogi.
Tym sposobem czasami niektóra partia wypada mi częściej niż jeden raz w tygodniu. Optymalne rozwiązanie? Wiesz co, nie ma czegoś takiego jak optymalne rozwiązanie. Jeżeli ci ten system odpowiada, to wygląda bardzo w porządku, od razu mówię, więc jeżeli ten system ci odpowiada, no to jak najbardziej, nie ma, ja nie widzę przeciwwskazań, tak? Nie ma czegoś takiego, że masz nie trenować partii dwa razy w tygodniu. Ja bardzo lubię treningi, kiedy trenuję dwa razy w tygodniu daną partię. Jeżeli robię okres typowo siłowy, no to wtedy nie, to wtedy robię to raz w tygodniu, bo układ nerwowy dostaje za bardzo po dupie. Ale jeżeli ci to odpowiada, no to śmiało, tak? Nie ma czegoś takiego jak optymalne rozwiązanie. Dla każdego optymalne rozwiązanie będzie inne. Pamiętaj o tym, to jest mega istotna kwestia. Dalej, zespół Overcome. Ćwiczyć czy nie podczas choroby? Bardzo dobre pytanie, bo akurat się zgrało z tym, co ja teraz przechodzę, bo nie wiem, czy słychać, ale jeszcze trochę walczę z takim, powiedzmy, jakimś przeziębieniem, stanem zapalnym gardła, miałem w zeszłym tygodniu jeszcze. W każdym bądź razie, czy ćwiczyć, to zależy od choroby. Jeżeli jest to jakieś małe przeziębienie, jeżeli się trochę tam źle czujesz, to ja osobiście uznaję, że lepiej ćwiczyć, tak? Ale jeżeli na przykład masz gorączkę, jeżeli masz ból w płucach, jeżeli ciągle charkasz, plujesz i po prostu, no wiadomo o co chodzi, tak? To wtedy lepiej odpuścić, bo osłabiony organizm naprawdę lepiej, podziękuję Wam szybszym wyleczeniem się z choroby, jeżeli poleżycie kilka dni w łóżku i wrócicie do treningów po tygodniu. A jeżeli będziecie ciągle trenować, to na przykład, nie wiem, ze stanu zapalnego możecie Wam zrobić zapalenie płuc, załóżmy, czy coś dużo gorszego. Możecie mieć... możecie mieć problemy z sercem, bo też się zdarzają przy chorobach. I lepiej wtedy odpuścić, ale jeżeli macie jakieś małe przeziębienie, to jakiś tam trening można zrobić, nie widzę większych przeciwwskazań. Dalej, Seba. Jeśli białko, suplement jest niepotrzebne w diecie, to ja dziękuję za Twoje rady. Prawidłowa odpowiedź na tamto pytanie powinna być taka, że białko i witaminy, minerały są tak samo ważne. Dobra, Seba. Po pierwsze, ja nie powiedziałem, że białko jest nieistotne, tylko powiedziałem, że jeżeli białko dostarczasz z diety, to nie jest ono w ogóle potrzebne, witaminy są dużo bardziej istotne. I jeżeli z tym się nie sprzeczasz, to ja dziękuję za Twoje rady. I dalej pytanie od Ciebie znowu. Co się stanie, jak nie zrobisz mega formy? Bo mam przeczucie, że może być z tym w Twoim wypadku problem. A ja już to mówiłem kilka razy, co ja zrobię. Jeżeli nie będzie formy w tym roku, to ja po prostu rezygnuję z zrobienia Polish Fitness Freak. Najzwyczajniej w świecie, bo ja... Wszystko, co robię, sprowadza się do tego, że w tym roku ma być forma. Ja o tym mówię od półtora roku. Więc jeżeli ja sobie postanowiłem, że w tym roku będzie forma, to jak ja tej formy nie zrobię, to wszystko, co do tej pory zrobiłem i co mówiłem, nie ma sensu. A ja jestem poważnym człowiekiem i nie będę robił sobie z ludzi jaj. Dlatego jeżeli powiedziałem, że zrobię w tym roku formę, to ją zrobię. Jeżeli tej formy nie będzie, to po prostu rezygnuję z prowadzenia Polish Fitness Freaky, albo ten kanał zamknę w pizdu, albo zajmę się tym wszystkim po prostu Patryk z Kasią, jeżeli będą chcieli, im to przekażę. I tyle, tak? Wszystko w tym temacie. Dalej, Gym Mentor. Czy jeśli ktoś ćwiczy na siłowni, powiedzmy 2-3 lata, ale cały czas był na redukcji, bo był strasznie gruby, to gdy zacznie prawdziwą masę, to czy będzie miał spore przyrosty, niczym początkujący, czy może nie urośnie dużo, bo jego organizm jest już przyzwyczajony do treningu siłowego. Pozdro, byk urośni. Dzięki stary za te pozdrowienia, również Cię pozdrawiam. No niestety, ja jestem najlepszym przykładem tego, że najlepszy okres właśnie spieprzyłem właśnie redukcjami. I to spowodowało, że no jak zacząłem robić masę, to niestety nie było tego. Organizm reaguje na trening, na bodziec treningu właśnie na początku najlepiej. Jeżeli Ty tego momentu nie wykorzystasz, no to niestety no ten moment przypada. Możesz ewentualnie, jeżeli już zredukowałeś, odczekać sobie z 2-3 miesiące bez treningów w ogóle i wtedy jeszcze raz podejść. Trzymając oczywiście ciągle michę, to powinno spowodować, że powinieneś mieć właśnie ten szok organizmu, bo się odzwyczai od treningu. Ale no niestety, no raczej jest tak jak napisałeś, czyli no niestety ten efekt jest, można powiedzieć, zaprzepaszczony. Dalej, Mateusz Kuczyński. Czy opłaca się wypić szejka z kazeiny micelarnej przed snem? Ochroni to moje mięśnie i lepiej zregeneruje? Wiesz co, no to według mnie osobiście, szczerze powiem, to jest może nie to, że mit, ale jest to naprawdę, naprawdę bardzo, 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 bardzo niewielki procent, który może Ci pomóc, więc jeżeli Ty masz kupować kazeinę i wydawać więcej kasy tylko po to, że ona Ci tam niby ochroni, to ja bym proponował wydać więcej kasy na przykład na wołowinę i zjeść ją na noc, i ona się będzie trawiła też 8 godzin i będziesz miał więcej witamin i wydaje mi się, że będzie to lepsze rozwiązanie.
czy zjeść sobie powiedzmy jajka, a ewentualnie w ostateczności na przykład białko serwatkowe zwykłe. Więc no, ja uważam, że kazeina ma sens, ale kiedy tak naprawdę? Najbardziej na redukcji, kiedy masz już mało kalorii, bierzesz sobie kazeinę, ona wypełnia na długo żołądek i po prostu nie czujesz głodu. I to jest jedyny, według mnie osobiście, taki sens większy brania kazeiny. Dalej, Mateusz Kuczyński. Czy opłaca się... A nie, sorry, to właśnie było to. Teraz, przepraszam was bardzo. I dalej, Ireneusz Wesołek. Siema, jak robisz barki? Jak robisz barki? Siłowo na siedząco na przykład 50 kg, czy na stojąco 100 kg z pomocą nóg? Ja osobiście uważam, że i tak, i tak. To są akurat jedno i drugie ćwiczenie, które no mega, mega, mega dobrze angażuje właśnie barki. I ja bym robił, powiedzmy, na początku można robić albo właśnie te 50 siedząco i później na stojąco, albo właśnie zacząć od tych na stojąco i później na tym samym treningu robić siedząco, tylko musisz wziąć sobie wtedy pod uwagę, że te ciężary ci spadną. Ale naprawdę nie ma czegoś takiego, czy robić tak, czy tak. Najlepszym rozwiązaniem jest połączyć te dwie techniki, bo jedna i druga mega działa i mega i druga działa w trochę inny sposób. Ostatnie pytanie widzę od użytkownika Masa Masa. Dlaczego zaleca się początkujący najpierw zrobienie redukcji przed rozpoczęciem masy, jeśli są w okolicach 20% body fatu? Dlatego, że jak jesteś początkujący, to nie masz doświadczenia, nie znasz swojego ciała, nie umiesz jeszcze redukować, nie wiesz, na co reagujesz i w sytuacji, w której dowalisz do 30, powiedzmy, czy tam 35% tkanki tłuszczowej, to później, nawet jak to zrzucisz, nie mając tego doświadczenia, to i tak z ciebie nic nie zostanie, bo się cały spalisz. Dlatego... Przepraszam. Dlatego dla osób właśnie otyłych, no pomimo, wiadomo, że ominie ich ten okres, powiedzmy, tej większej budowy masy, tego okresu początkującego, ale no niestety lepszą opcją jest raczej zredukowanie. Więc taka jest odpowiedź. To było ostatnie pytanie. Wyrobiliśmy się chyba najszybciej ze wszystkich serii jak do tej pory. 22 minuty widzę minęły. I co? No ja dzisiaj miałem ostatni egzamin na sesji. Mam nadzieję, że jest zaliczony. Jeżeli się okaże, że jest zaliczony, no to mamy koniec sesji i znowu wracam do żywych, więc materiałów powinno być troszeczkę więcej. No, więc to było wszystko i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Pozdro.